Dzień dobry. Na poprzedniej lekcji rozmawialiśmy sobie o miastach i wspominałem o takim ważnym haśle jak aglomeracja. I proszę Państwa, mówiliśmy sobie, że aglomerację dzielimy na dwa rodzaje. I może być to aglomeracja monocentryczna i aglomeracja policentryczna. I przypominam, że aglomeracja monocentryczna jest wtedy, kiedy mamy jedno duże miasto i wokół tego miasta są mniejsze miasteczka, tak zwane satelity miast lub sypialnie tego dużego miasta, ponieważ ludzie pracują, żyją w tym dużym mieście, ale mieszkają poza dużym miastem. Dlaczego? Proste, tam jest po prostu taniej, jest ciszej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wiemy, że taką główną aglomeracją typu monocentrycznego w Polsce jest aglomeracja warszawska, że mamy Warszawę i wokół Warszawy wiele małych miast. Drugim typem aglomeracji jest aglomeracja policentryczna, zwana konurbacją, i o niej porozmawiamy sobie dokładnie dzisiaj. Proszę Państwa, na załączonym obrazie widzicie właśnie jedyną w Polsce aglomerację typu policentrycznego, czyli aglomerację, czyli konurbację. Jest to konurbacja katowicka. Konurbacja, w przeciwieństwie do aglomeracji monocentrycznej, nie ma jednego dużego zespołu miejskiego, wokół którego są mniejsze miasteczka, tylko jest to połączenie wielu miast podobnej wielkości. Oczywiście my musimy wiedzieć, że Katowice są miastem dominującym, są stolicą w ogóle całego województwa śląskiego i największym miastem aglomeracji policentrycznej, czyli konurbacji górnośląskiej. Ale my musimy mieć świadomość, że te Katowice nie przeważają jakoś bardzo wielkościowo nad pozostałymi miastami. Miasta konurbacji katowickiej to Tarnowskie Góry, Siewierz, Radzionków, Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze, Gliwice, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Sosnowiec, Chorzów, Ruda Śląska, Knurów, Mikołów, oczywiście główne miasto Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sławków już przy granicy z województwem małopolskim, Imielin, Lędzin, Tychy, Łaziska Górne, Orzesze, Czerwionka Leszczyny, Rybnik, Radlin, Żory, Pszczyna i Bieruń. To są główne miasta całej konurbacji katowickiej. Proszę Państwa, dlaczego tam jest tak dużo miast? My musimy wiedzieć, że konurbacja katowicka to jest najgęściej zaludniony obszar naszego kraju. No i dlaczego tam mamy tak dużo ludności? Proszę Państwa, na to wpływa historia osadnictwa. Moi drodzy, musimy wiedzieć, że na tym terenie odkryto potężne i bardzo bogate złoża węgla kamiennego, czyli karbońskiego surowca, skały osadowej typu organicznego, roślinnego, czyli tam musimy wiedzieć, że odkryto węgiel, który zaczęto wydobywać. Jak zaczęto go wydobywać, to budowano kopalnie, co za tym idzie także elektrownie. Musimy wiedzieć, że po prostu były potrzebne ręce do pracy, więc ludzie się osiedlali, bo była tam praca. My musimy wiedzieć, że wydobycie węgla kamiennego, o którym też mam osobny filmik, bardzo serdecznie zapraszam, gdzie dokładnie omawiam ten karboński surowiec, można powiedzieć, że polskie złoto. Proszę Państwa, spada. Wydobycie węgla kamiennego bardzo gwałtownie spada. No, jest tego wiele czynników, przede wszystkim odchodzenie na te bardziej odnawialne źródła energii, względy ekologiczne tutaj wchodzą, odgrywają znaczną rolę. Czyli proszę Państwa, po prostu to, że węgiel kamienny nam się kończy i jest to złoże, surowiec nieodnawialny, czyli taki, który nie odnowi się za życia człowieka. Musimy wiedzieć, że konurbacja katowicka leży na Wyżynie Śląskiej, a więc teren jest dosyć urozmaiconą ma rzeźbę powierzchni. Poza tym musimy wiedzieć, że
Jest tam dużo antropogenicznych form ukształtowania powierzchni terenu, chociażby hałdy, no bo doskonale wiemy, że skoro wydobywa się tam węgiel kamienny, to może nie jest tego nakładu tak dużo jak w przypadku wydobycia węgla brunatnego, który wydobywa się metodą odkrywkową, ale też ten nakład jest, więc również jego trzeba gdzieś odkładać, więc tworzą nam się wypukłe formy terenu, czyli tak zwane hałdy. Poza tym musimy wiedzieć, że konurbacja katowicka to jest obszar bardzo zanieczyszczony, skoro jest tam dużo hut, chociażby znana huta w Dąbrowie Górniczej, tak? Mamy dużo kopalni, mamy dużo elektrowni, mamy ciepłowni dużo, no bo skoro miasta, no to proszę pamiętać, te miasta trzeba ogrzać, więc są ciepłownie. W związku z tym ten obszar jest bardzo zanieczyszczony. Często występują tam także kwaśne deszcze, chociaż musimy wiedzieć, że kwaśne deszcze nie padają konkretnie tam, gdzie jest największe zanieczyszczenie, bo my mamy coś takiego jak wiadra, więc chmury z kwaśnymi deszczami przenoszone są na inne obszary danego kraju czy po prostu regionu. Więc proszę Państwa, obszar ten, no, musimy wiedzieć, że jest degradacja w niektórych miejscach, wręcz dewastacja gleb. Proszę Państwa, musimy wiedzieć, że jest tam bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, duże zanieczyszczenie wód. Poza tym musimy wiedzieć, że Górny Śląsk zmaga się w ogóle z niedoborem wody, a jest to związane z tym, że skoro jest tam dużo miast, to te miasta czerpią wodę, więc tworzy się lej depresyjny, czyli obniżenie zwierciadła wód gruntowych pod ziemią. Poza tym musimy wiedzieć, że Górnośląski Okręg Przemysłowy leży, moi drodzy, na tak zwanym dziale wodnym, czyli granicą między dwoma zlewiskami, dorzeczami rzek, rzeki Odry i rzeki Wisły. Musimy wiedzieć, że na Wiśle utworzono, moi drodzy, utworzono w tym miejscu na południe jeszcze od Pszczyny Goczałkowickie Jezioro. Proszę Państwa, to ono zaspokaja Górny Śląsk wodę. Niekoniecznie pitną, ale przede wszystkim wodę do schładzania chociażby turbin prądotwórczych, bo my musimy wiedzieć, że żaden okręg przemysłowy nie może działać bez wody. Poza tym w Gliwicach mamy kanał Gliwicki, który łączy nam Gliwice z Odrą, czyli z najbardziej transportową rzeką w Polsce. My musimy wiedzieć, że Odrą węgiel kamienny jest transportowany do chociażby położonej w województwie zachodniopomorskim elektrowni Dolna Odra, prawda? Więc proszę Państwa, rzeka Odra jest rzeką bardzo transportową. Poza tym transportuje również węgiel do portu w Szczecinie, a następnie do portu już statkami do portu w Świnoujściu. Proszę Państwa, z Górnego Śląska również przebiega nam linia kolejowa numer 131, która łączy Górny Śląsk z Pomorzem. Jest to tak zwana centralna magistrala kolejowa, która została zbudowana w ten sposób, aby nie przebiegała przez duże miasta. Przez jedyne duże miasto, przez które przebiega, to jest Bydgoszcz. Tak to omija Częstochowy, omija Łódź, omija Toruń. Więc przebiega tylko tak naprawdę przez Bydgoszcz, przez jedno takie większe miasto. Proszę Państwa, nie zapominajmy, że Katowice to nie tylko przemysł, ale to także usługi. W Katowicach znajduje się Spodek, to jest centrum Katowic. W Chorzowie znajduje się zoo, park rozrywki. Proszę Państwa, dużo muzeów, zabytkowe kopalnie, które możemy zwiedzać, więc tak naprawdę Górny Śląsk to pamiętajmy, że nie tylko, moi drodzy, przemysł, ale także usługi. A czy rolnictwo? No nie bardzo. Proszę Państwa, skoro jest to obszar zanieczyszczony, to rolnictwo raczej będzie słabo rozwinięte i akurat w
tej części Polski rolnictwo funkcjonuje na bardzo słabym, niskim poziomie. Musimy wiedzieć, że ten region to przede wszystkim przemysł. Przemysł ciężki, czyli wydobycie węgla, wydobycie żelaza. Musimy wiedzieć, że koło Częstochowy mamy duże złoża chociażby żelaza. W okolicach Olkusza znajdują się dosyć duże pokłady, proszę Państwa, duże zasoby cynku i ołowiu, więc to również jest bardzo ważny surowiec. Niedaleko Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest Pustynia Błędowska, niedaleko miejscowości wsi Klucze, więc to również jest atrakcja turystyczna. Musimy wiedzieć, że Pustynia Błędowska jest w dużej części pustynią antropogeniczną, czyli stworzoną przez człowieka, ale w jakimś stopniu na jej powstanie wywarł także wpływ lodowiec. Proszę Państwa, funkcja turystyczna, tak jak powiedziałam, ale także funkcja transportowa. Tak jak powiedziałam, duży kanał gliwicki, bardzo dużo dróg, linii kolejowych. To tutaj mamy największe zagęszczenie linii kolejowych w całym kraju. No oczywiście jest to związane z przemysłem. Poza tym, proszę Państwa, funkcja edukacyjna w Katowicach znajduje się, moi drodzy, dużo uczelni wyższych, więc to również jest atut. Tak jak powiedziałem, Górnośląski Okręg Przemysłowy coraz mniej przypomina nam to, że jest to obszar najbardziej uprzemysłowiony w naszym kraju. Tak samo chociażby jak w Niemczech, Okręg Rury na zachodzie, prawda? Zamyka się kopalnie, dochodzi bardzo często do rekultywacji przemysłu, czyli chociażby, tak jak powiedziałem, tam gdzie mamy w Chorzowie obecnie ogród zoologiczny czy park rozrywki, to były obszary kopalniane, obszar zrekultywowano i odnowiono, można powiedzieć, tak? Więc ten obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego coraz mniej przypomina nam ten obszar przemysłowy, ale uwierzcie mi, że tak szybko od węgla nie odejdziemy i w dalszym ciągu przez wiele, wiele lat to będzie ten obszar Polski, który jest najbardziej zanieczyszczony. Zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone gleby, zanieczyszczone wody, więc słuchajcie, to wszystko wpływa na ekologię. Poza tym, moi drodzy, musimy wiedzieć, że badania pulmonologów, czyli ludzi zajmujących się układem oddechowym, są bezwzględne. One dokładnie nam mówią, że akurat w tym miejscu, czyli na Górnym Śląsku, ludzie żyją najkrócej właśnie przez choroby płuc, choroby układu oddechowego. Więc to wszystko wpływa na to, że, no, że nie jest tam, że nie mieszka się tam najlepiej. Oczywiście jeśli chodzi o pracę, o miejsca pracy, to jest rewelacja, chociaż dużo tych zakładów upadło. Tak jak mówię, jest to związane z tym, że węgla wydobywa się coraz mniej. Dobrze. Górnośląski Okręg Przemysłowy mamy mniej więcej omówiony, tak? Najważniejsze informacje. To tyle. Pamiętajmy, jedyna w Polsce konurbacja, czyli aglomeracja policentryczna. Dziękuję. Pozdrawiam.